W tym filmiku omówię problem rozpoznawania barw u licencjonowanych pracowników ochrony, czyli osób, które mają do czynienia z bronią palną. Zaczynam tradycyjnie od zapytania internauty. Witam Panie Darku, bardzo proszę o Pana opinię i zdanie w tej sprawie, do której się do Pana zwracam. Jednocześnie z góry dziękuję za odpowiedź. Jestem w trakcie badań profilaktycznych na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Aktualnie jestem po badaniu psychologicznym z pozytywnym orzeczeniem. Obecnie jestem też po badaniu u lekarza okulisty. Poprawnie widzę barwy podstawowe, to jest niebieski, czerwony, żółty, zielony, czarny, biały. Potrafię je rozróżnić w różnym zestawieniu. Prawidłowo rozpoznaję te barwy na tablicy Wilczka. No niestety mam problem z tak zwanymi odcieniami. Nie potrafię odczytać większości prezentowanych mi przez lekarza tablic Ishihary. I czy w związku z tym lekarz dopuści mnie do pracy w zawodzie pracownika ochrony? Także norma prawna jest tutaj dosyć prosta, że w sumie ci ją zacytuję, dla kwalifikowanych pracowników ochrony oraz innych osób badanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią, wymagane jest prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej i żółtej. Są to tak zwane barwy podstawowe. Tak więc z opisu wynika tutaj, że z dużym prawdopodobieństwem ta osoba przejdzie badania okulistyczne. Przy okazji pokażę Ci tutaj przykład barw, niestety troszeczkę innych. To jest różowy, to jest taki bardziej pomarańczowy, to jest zielony, to jest inny pomarańczowy, prawda? Przepraszam, to jest inny różowy, także jeżeli widzisz to te barwy jako różowy, zielony, różowy, pomarańczowy, to myślę, że rozpoznasz też czerwony, zielony i żółty. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Naprawdę w mojej przychodni medycyny pracy nie pamiętam, abyśmy kogoś odrzucili z powodu nierozróżniania barw podstawowych, z powodu braku prawidłowego rozróżniania barw podstawowych. Jeżeli chcesz to sprawdzić, to wpadnij na Żernicką 215, gdzie w ciągu bardzo krótkiego czasu, w zasadzie jedna wizyta psychologiczno-lekarska, niestety tych lekarzy jest aż czterech czy pięć, zaraz, lekarzy jest lekarz psychiatra, lekarz okulista, lekarz medycyny pracy, no i psycholog, czyli cztery osoby muszą ocenić kwalifikowanego pracownika ochrony, ale naprawdę z powodu nierozpoznawania barw, chyba żeśmy jeszcze nikogo do tej pory nie uwalili. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.